To było piękne, letnie popołudnie. Plaża rozciągała się przed mną, a fale oceanu miały niemal hipnotyczny wpływ na moje zmysły. Wzięłam ze sobą ulubioną książkę i ręcznik, z nadzieją na spokojny spacer wzdłuż brzęczącego brzegu. Rozłożyłam ręcznik na piasku i zanurzyłam się w prozie, zupełnie zatracając się w słowach autora. Dźwięk fal towarzyszył mi w tym wyjątkowym momencie spokoju. Słońce było nisko na niebie, a niebo nie miało ani jednej chmurki. Nagle, jak grom z jasnego nieba, przerwały mój spokój przeraźliwe krzyki dochodzące z wody. Odłożyłam książkę na ręcznik i w mig rzuciłam się w kierunku tego hałasu. Instynktownie zanurzyłam się w chłodnych falach. Woda była rwąca, a głęboka jak otchłań, ale byłam doświadczoną pływaczką i wiedziałam, co robić. W końcu dostrzegłam małego chłopca, który tonął kilka metrów dalej. Nie myśląc długo, pływałam ku niemu, w miarę jak nadwyrażone mięśnie pomagały mi przedzierać się przez wodę. Chłopiec, przerażony i wyczerpany, trzymał się mnie jak ostatecznego ratunku. Kiedy w końcu wydostałam go na brzeg, padłam na piasek, wciąż zadyszana po wyczerpującej walce z falami. Chłopiec leżał obok mnie, nadal wstrząśnięty i płaczący. Ludzie z plaży zaczęli się zbiegać, widząc dramatyczne wydarzenia, które rozgrywały się przed ich oczami. Nagle pojawił się mężczyzna w średnim wieku, ubrany w zwyczajny strój plażowy. Wydawał się być ojcem chłopca. Gdy spojrzał na swojego syna, jego twarz stała się błędsza niż piasek pod stopami. Patrzył na mnie z niepokojem, a jego spojrzenie wydawało się znajome. Nie mogłam jednak zrozumieć, skąd miałam go znać. Nie wiedziałam, że to spotkanie na plaży zmieni moje życie na zawsze. Gdy mężczyzna spojrzał na mnie z takim wyrazem niepokoju w oczach, poczułam, że muszę go uspokoić. W końcu udało mi się złapać oddech i powiedziałam: wszystko w porządku. Twój syn jest bezpieczny teraz. Mężczyzna, którego jeszcze zbyt dokładnie nie rozpoznawałam, padł na kolana obok syna i objął go ramionami. Jego ręce również drżały, a łzy napływały mu do oczu. Dziękuję ci, szepnął z wdzięcznością w głosie. Patrzyłam na nich, czując, że to spotkanie miało jakieś większe znaczenie, choć nadal nie mogłam zrozumieć, skąd znałam tego mężczyznę. Nagle, gdy uniosłam wzrok, nasze spojrzenia się spotkały, a ja poczułam, że to, co ukryte było w mojej pamięci, zaczęło powoli wyłaniać się na powierzchnię. Nazywasz się Adam? Zapytałam nagle, choć to pytanie wydawało się być niemal zbyteczne. Mężczyzna, którego oczy już nieco przestały drżeć, spuścił wzrok na mnie i kiwnął głową. Tak, jestem Adam. To wtedy to nagle wszystko stało się jasne. To był Adam, mój dawny przyjaciel z dzieciństwa, którego nie widziałam od wielu lat. Uśmiech na mojej twarzy był nie do powstrzymania, a serce zabiło mocniej. Adam, wydyszałam z niedowierzaniem. To naprawdę ty? Adam przeciągnął twarz w uśmiechu. Tak, to ja. Niesamowite spotkać cię tutaj, Leną. Długo myślałem o tobie, kropka. Lena wstała z piasku i podeszła bliżej, patrząc na Adama ze łzami w oczach. To niesamowite. Ironiczne jest to, że uratowałeś swojego własnego syna, a ja cię uratowałam z zapomnienia. Chwila ciszy zawisła między nimi, aż Adam wybuchnął śmiechem. Tak, pewnie masz rację. To dziwne, jak los potrafi nas znowu spotkać w tak niesamowity sposób. Nasze spotkanie na plaży odkryło wiele wspólnych wspomnień i ukrytych uczuć, które od lat tkwiły w naszych sercach. Rozmawialiśmy godzinami, dzieląc się życiowymi historiami i przeżyciami. Adam opowiedział mi o swoim życiu jako samotny ojciec i o trudnościach, jakie musiał pokonać. Był niesamowitym ojcem, pełnym miłości i oddania dla swojego syna Daniela. Ja z kolei opowiadałam mu o mojej pracy, która pochłaniała większość mojego czasu, ale też o swoich tęsknotach i marzeniach. Zaczęliśmy odkrywać, że mimo lat rozłąki, wciąż mieliśmy wiele wspólnego. Nasza rozmowa była intensywna, a emocje tryskały jak fale oceanu. Zrozumiałam, że to nie był zwykły zbieg okoliczności, że spotkaliśmy się po latach, ale że to coś więcej. Wiedziałam, że coś w naszym spotkaniu było niezwykłe. Spotykanie się z Adamem stało się moim codziennym rytuałem.
Spędzaliśmy razem coraz więcej czasu, odkrywając na nowo naszą przyjaźń i odkrywając, że uczucia, które nas łączyły, były znacznie głębsze niż przyjaźń. Po latach rozłąki zrozumiałam, że zakochałam się w Adamie. Jednego wieczoru, siedząc na plaży pod gwiazdami, Adam wziął mnie za rękę i spojrzał mi prosto w oczy. Leną, powiedział cicho, czuję wobec ciebie coś więcej niż przyjaźń. To uczucie, które trudno jest zignorować. Moje serce zabiło mocniej, a jednocześnie poczułam ogromny strach przed tym, co miało nadejść. Odpowiedziałam mu, że czuję to samo, ale obawiam się, że może być za późno na naszą miłość, że zmieniliśmy się i nasze życie teraz różni się od tamtego czasu. Adam ujął mnie za rękę jeszcze mocniej. Leną, niech nasza przeszłość nie przesłania naszej teraźniejszości. To, co czujemy, jest prawdziwe i ważne. Niech damy sobie szansę. Nasza miłość narastała z każdym dniem. To uczucie było tak silne, że nie mogliśmy już go ukrywać. Adam i ja zdecydowaliśmy się dać naszej miłości szansę, mimo przeciwności, które stawiała nam życiowa rzeczywistość. Zaczęliśmy budować wspólną przyszłość. Adam stał się nie tylko ojcem Daniela, ale także moim partnerem życiowym. Nasze życie było pełne miłości, radości i wzajemnego wsparcia. Nasza historia była jak sen, który niespodziewanie stał się rzeczywistością. Spotkanie na plaży zmieniło nasze życie na zawsze i nauczyło nas, że czasem los ma dla nas niezwykłe plany, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jesteśmy teraz razem, silniejsi niż kiedykolwiek, gotowi stawić czoła przyszłości razem, trzymając się nawzajem za ręce. Nasza miłość rozwijała się każdego dnia, wypełniając nasze serca radością i nadzieją. Po wielu latach samotności Adam znalazł wreszcie kogoś, kto uzupełniał jego życie i dawał mu nowy sens. Ja natomiast odkryłam, że miłość może być piękna i że mogę dzielić swoje życie z kimś wyjątkowym. Kiedy Adam i ja postanowiliśmy dać naszej miłości szansę, nie wiedzieliśmy, jak niesamowite zmiany przyniesie to naszemu życiu. Nasza wspólna przyszłość stała się pełna nadziei, a nasze marzenia stawały się rzeczywistością. Daniel, syn Adama, szybko przyjął mnie do swojego życia. Był to dla nas wszystkich ważny moment, kiedy mogłam poczuć się częścią tej niesamowitej rodziny. Razem spędzaliśmy czas na wspólnych wycieczkach, zabawach na plaży i podróżach, które stały się naszą ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Nasze życie stało się pełne miłości, harmonii i wzajemnego wsparcia. Wielokrotnie, kiedy patrzyłam na Daniela, miałam pewność, że znalazłam swoje miejsce w życiu. Był to dla mnie wyjątkowy dar, który otrzymałam od losu. Zaczęliśmy planować budowę własnego domu, gdzie moglibyśmy razem wychowywać Daniela. Marzyliśmy o wspólnych wakacjach, długich weekendach na plaży i letnich wieczorach spędzonych na tarasie, przy świecach i dźwiękach oceanu. Nasze marzenia były proste, ale pełne miłości i spokoju. Każdy dzień był dla nas nowym początkiem. Odkrywaliśmy siebie nawzajem na nowo, doceniając każdy moment spędzony razem. Nasza miłość była jak roślina, która rosła i kwitła pod ciepłym słońcem. Nasze wspólne marzenia były jak promienie słońca, które rozjaśniały naszą codzienność. Planowaliśmy przyszłość, pełną podróży, przygód i miłości. Było coś magicznego w snuciu planów na wspólną przyszłość, czyniąc nasze życie jeszcze bardziej pięknym. Nasze rozmowy często krążyły wokół miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Marzyliśmy o podróżach do egzotycznych krajów, odkrywaniu nowych kultur i smaków. Te marzenia były naszym źródłem inspiracji i motywacją do pracy. Przyszłość, którą wspólnie planowaliśmy, była pełna nadziei. Marzyliśmy o budowie naszego własnego gniazda, które napełnione byłoby śmiechem i ciepłem. Nie były to marzenia egoistyczne, ale te, które zakładały wspólne budowanie szczęścia. Nasze wspólne życie było pełne wyjątkowych chwil. To był czas, który spędzaliśmy na odkrywaniu siebie nawzajem, na budowaniu naszej miłości i na czerpaniu radości z drobnych rzeczy. Pamiętam nasze romantyczne spacery po plaży o zachodzie słońca. To były chwile, kiedy tylko szum fal i blask gwiazd towarzyszyły naszym rozmowom. To były momenty, kiedy czas się zatrzymywał, a my tylko patrzyliśmy sobie w oczy, pełni miłości. Każde moje wspólne śniadanie, każda wspólnie upieczona pizza, każda chwila, którą spędzaliśmy razem, były wyjątkowe.
Te małe chwile, które tworzyliśmy razem, były jak cenne kamienie szlachetne w naszym życiu. Nasza miłość była silna, ale nie była wolna od przeszkód i wyzwań. Musieliśmy stawić czoła codziennym problemom, które nieraz nas spotykały. Wspólnie uczyliśmy się, jak radzić sobie z trudnościami i wspierać się nawzajem w chwilach kryzysu. Jako samotny ojciec, Adam musiał równocześnie spełniać rolę rodzica i partnera. Bywało trudno znaleźć równowagę między pracą a życiem rodzinnym, ale nasza miłość i wsparcie pomagały nam pokonywać każdą przeszkodę. Ja również musiałam radzić sobie z wyzwaniami w pracy, co czasem wiązało się z długimi godzinami i częstymi wyjazdami. To były trudne momenty, ale nasza miłość i zrozumienie dla siebie nawzajem pomagały nam to przetrwać. Patrząc w przyszłość, byliśmy pełni nadziei. Wiedzieliśmy, że nasza miłość była niezwykła i że razem byliśmy w stanie przekształcić każdą przeszkodę w wyzwanie, które pokonamy razem. Nasza rodzina była naszą największą skarbem, a przyszłość, którą razem planowaliśmy, była pełna nadziei i optymizmu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że choć życie może stawiać przed nami różne wyzwania, nasza miłość była czymś niezmiennym, co nas łączyło i dawało siłę do działania. Byliśmy gotowi zmierzyć się z przyszłością razem, trzymając się nawzajem za ręce. Wiedzieliśmy, że każdy dzień, który mieliśmy ze sobą, był darem i zamierzaliśmy cieszyć się nim w pełni, dbając o naszą miłość i naszą rodzinę. Nasza przyszłość była pełna nadziei, a każdy nowy dzień był okazją do odkrywania, jak piękne może być życie, kiedy się je dzieli z osobą, którą się kocha. Nasza miłość rosła z każdym dniem, a nasza przyszłość wydawała się jeszcze bardziej obiecująca. Postanowiliśmy spełnić nasze marzenia i rozpocząć nową, wspólną podróż życia. Pierwszym krokiem w naszej nowej przygodzie było wspólne znalezienie wymarzonego domu. Chcieliśmy miejsca, które byłoby naszym azyłem, miejscem, gdzie moglibyśmy razem tworzyć wspomnienia. Po wielu poszukiwaniach znaleźliśmy wymarzony dom nad brzegiem morza, z widokiem na niekończącą się taflę oceanu. Każdy kawałek naszego nowego domu stawał się miejscem, gdzie przeżywaliśmy szczęśliwe chwile. Razem urządzaliśmy go, wybierając meble, malując ściany i zakładając ogród. To było jak budowanie naszej wspólnej przyszłości krok po kroku. Nasza historia była pełna wyzwań, przeciwności i radości. Przeszliśmy przez wiele razem, ucząc się, jak ważna jest miłość, zrozumienie i wsparcie. Nasza miłość była niezwykła, ponieważ była wyjątkowa i prawdziwa. Dla mnie, Adama i Daniela nasza miłość stała się sensem życia. Byliśmy dla siebie wsparciem w trudnych chwilach, dzieliliśmy ze sobą radości i smutki i razem tworzyliśmy niezapomniane chwile. Nasza historia pokazała nam, że czasem los ma dla nas niezwykłe plany, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To spotkanie na plaży zmieniło nasze życie na zawsze, a miłość, która narodziła się w naszych sercach, trwała na zawsze. Jesteśmy gotowi na kolejne rozdziały naszej historii, na wspólne wyzwania i przygody, które nas czekają. Nasza miłość jest jak niekończący się ocean, który nieustannie się rozwija i odkrywa przed nami nowe tajemnice. Jestem przekonana, że nasza miłość będzie trwać na zawsze, bo jesteśmy dla siebie przeznaczeni.